Stare telewizory, lodówki, baterie, czajniki, zabawki i kserokopiarki. Wachlarz przedmiotów, które przywożą mieszkańcy na zbiórkę elektroodpadów, jest bardzo szeroki. Specjalnie podstawiony samochód zapełniał się bardzo szybko. Mimo chłodu i wiatru, z okazji do pozbycia się elektrycznych i elektronicznych śmieci skorzystało wiele osób i bardzo dobrze. Dzisiaj jest tutaj zbiórka elektroodpadów, elektrośmieci i zużytych sprzętów. Można je tutaj do nas przywozić. Od 8 do 16 jeszcze jesteśmy. No i w zamian można dostać takie tutaj torebki albo roślinki, co kto woli, można wybrać. Elektrośmieci zawierają trujące substancje. Nie wolno ich wyrzucać do zwykłego śmietnika. Grozi za to wysoka kara grzywny. Fatalnym pomysłem jest też wywożenie starego sprzętu na przykład do lasu. W takich odpadach mogą znajdować się rtęć, związki bromu, kadm, freon czy azbest. Wszystkie są trujące i mają fatalny wpływ na środowisko. Bo jeżeli to wyrzucimy, to na przykład szkodzi środowisku, zwierzętom tam, a tutaj my to możemy zebrać i to będzie później przetransportowane, przetworzone, no i to będzie na pewno lepsze wyjście niż jak się to wyrzuci. Zbierając odpady, uczennice drugiej klasy gimnazjum, tworzące zespół Ekoborówki, zbierają punkty w konkursie ekologicznym. Dobre rady na elektroodpady, oddaj mnie w dobre ręce 2018. Elektrośmieci trafią do zakładu przetwarzania, gdzie nastąpi ich bezpieczny demontaż. Pozyskane materiały będzie można ponownie wykorzystać, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione.